kochani, dzisiaj powrót po nie takiej wcale długiej przerwie, ale jak się wracało? Jak się wracało? Naprawdę z taką sympatią i jednak trochę wzruszeniem, bo spędziliśmy tutaj prawie 4 miesiące, ucząc się najpierw, potem co tydzień program i naprawdę dla mnie to było dzisiaj... Ja dzisiaj miałem w pamięci tylko fajne chwile, tylko fajne momenty, nie pamiętałem już tego trudu, na pewno jeszcze sobie jutro zrobię taki chyba dzień wspomnień u siebie na Instagramie, gdzie powrzucam sobie filmiki, bo jednak był to naprawdę, była to niesamowicie fajna przygoda. No pierwsza taka przygoda fajna w moim życiu i ja się bardzo cieszę, że mogliśmy ją przeżyć razem z Paulinką. Dokładnie, to ma takie znaczenie, tak naprawdę duże znaczenie, z kim się ją przeżywa. Ja już tutaj byłam kilka razy i powiem szczerze, że miałam dwie ukochane swoje edycje, na dużo więcej, które miałam możliwość przeżyć. Jedna była 8 lat temu z Michałem Szpakiem, po 8 latach to była moja najpiękniejsza edycja. Naprawdę będę długo, długo wspominała i też mi się zakręciła łezka takiej wdzięczności wokół, ale myślę, że to jest początek naszej historii. Mamy dalej wspólne plany, będziemy jeździć na Kuczaj Campy, że tak powiem, motywować kobiety. No i spotykamy się na kawie już nieraz u mnie, bo Paulina wychodzi do mnie na 6 piętro z drugiego. I mówię, nie mam kawy, zrobisz mi śniadanie. I to jest właśnie najfajniejsze. To jest to, co wyniosłem z tego programu. To myślę, że taką przyjaźń naprawdę na lata. No, lepiej nie mogło być.